Zakłócenie. Dzień dobry. Dzisiaj witam z BR285, z Traxa spalinowego. Prosiliście mnie o kilka ciekawostek właśnie z tego Traxa. Z Traxa spalinowego, więc parę ciekawostek wam dzisiaj powiem, ale filmik od razu uprzedzam. Będzie bardzo krótki z tego względu, że o tym Traxie praktycznie nie ma co mówić. To jest Trax elektryczny drugiej generacji z silnikiem spalinowym. To jest E186, w którym całą aparaturę elektryczną wywalono, wsadzono silnik spalinowy. To jest jedyna różnica. Traxy są tak modułową konstrukcją, że wstawiasz Traxa na halę, powiedzmy Alstomu, czy Siemensa, czy Bombardiera, już nie pamiętam dokładnie gdzie. Wstawiasz elektrowóz, za 10 godzin odbierasz spalinowóz. Zdejmują dach, wywalają całą aparaturę elektryczną, wstawiają silnik spalinowy i lokomotywa wjeżdża jako diesel. Oczywiście z delikatną zmianą oprogramowania. Kiedyś była pogłoska, że robił to w 8 godzin, dzisiaj oficjalne dane producenta mówią chyba o 10 godzinach. Jeśli oglądaliście filmik o Traxie, o E186, zauważycie, że pulpit się praktycznie nie zmienił. Standardowe... O Jezu, cicho tam. Standardowe radio typu Mesa 20 ileś. Standardowy monitorek. Drugi monitorek. To jest wszystko to samo. Ta przestrzeń też się nie zmieniła, poza tym, że nie mamy monitora tego od rozkładów jazdy i tym podobnych. Pakiet przełączników dokładnie identyczny jak na E186. Ten sam układ joysticków, tempomat, zadajnik jazdy, hamulec zespolony, hamulec dodatkowy, luzowanie lokomotywy, wycieraczki, spryskiwacze, ogrzewanie szyb. Jedyne co się zmieniło, jedyna zmiana, w tym miejscu na E186 mamy podnoszenie pantografów i załączanie włącznika szybkiego. Tutaj mamy start silnika diesla oraz załączanie generatora. I to są jedyne zmiany. Wszystko inne jest dokładnie takie same. Pokażemy wam, jak się lokomotywy uruchamia. Pierwsze i najważniejsze. Temperatura minimalna tu 40 stopni. Przy takiej temperaturze oleju, temperaturze silnika możemy diesla uruchomić. Jeżeli tej temperatury nie mamy, musimy z przedziału maszynowego uruchomić najpierw webasto, czyli wstępne podgrzewanie silnika, podgrzać go do około 40-45 stopni. Dopiero wtedy webasto wyłączamy i włączamy silnik spalinowy. Słuchajcie, jak jest cichutko. To jest lokomotywa spalinowa. Ona jest cichsza od gamy, co gama jest elektrowozem. Mamy silnik spalinowy załączony. Znowu lokomotywa nam mówi, co mamy zrobić. Załącz generator. Załączamy generator. Mamy lokomotywę uruchomioną. To jest tyle. Dwa przyciski. Jeżeli jest temperatura odpowiednia silnika, wystarczą dwa przyciski. Przepraszam. Będzie L4 jak nic. Przejdziemy sobie do przedziału silnikowego. Nie kop prądem, cholero ty. Przejdziemy sobie do przedziału silnikowego, bo zapewne was to najbardziej interesuje. Przy okazji, szafa pneumatyczna, tablica z przekaźnikami, standardowa, standard, podstawowe narzędzia. Mamy zwykły młotek, w kabinie maszynisty mamy młotek rewidencki, tu mamy jeszcze jakiś skrobak i takie tam rzeczy. Przedział chłodnic i przedział silnikowy.
F-16V 4000 R41L, tak on się nazywa, o mocy 2200 kW. Jak widać, hałas produkuje taki, że stojąc przy nim w przedziale maszynowym jestem w stanie do Was normalnie mówić. Kultura pracy tego silniczka jest, no to jest coś cudownego. Tak wygląda dieselek na E186. Poważnie to powiedziałem, E186? Oczywiście BR285. Słuchajcie, te maszyny są tak podobne. To jest trak bez pantografów. Jak przejdzie ciężarówka, o ta, to jeszcze posłuchacie, jak to pracuje. Zobaczcie, stoję sobie na torze obok, w odległości jakieś 10 metrów od lokomotywy i te lokomotywy prawie nie słychać. Tak pracuje MTU na traksie. Pojemność zbiornika na paliwo 4000 litrów. Prędkość maksymalna 140 km na godzinę. Jeździłem z nią taką, jeździłem na niej z taką prędkością, wierzcie mi, coś pięknego, coś przyjemnego. Poza tym maszyna ta nie różni się niczym od E186, od traksów drugiej generacji. To jest BR285. A to ciekawostka. A nie, myślałem, że pan z białą laską na kolei pracujący, przepraszam. Jedna jeszcze rzecz, nie pokazywałem wam, jak to wygląda w przypadku traksa drugiej generacji. E186, wygląda to na nim tak samo jak na tym traksie spalinowym, a chodzi o próbę hamulca. Lokomotywa co jakiś czas wymaga przeprowadzenia próby hamulca właśnie z komputera, z lokomotywy. I wygląda to w ten sposób, że wchodzimy w obsługę, w sprawdzenie. Przy okazji, jak słyszycie, już nie mamy awaria, jak na DC3, tylko mamy zakłócenie. I mamy taki monitorek, taki wyświetlacz, na którym mamy ostatnią, czas wykonania ostatniej próby hamulca. I żeby tą próbę hamulca teraz wykonać, wciskamy rozpocznij próbę. I po manometrach widzicie, co się dzieje. Lokomotywa zwala sobie powietrze, następnie pompuje. W ten sposób sprawdza sobie działanie jednego wózka i za chwilę to samo robi z drugim wózkiem. Pytanie, czy starczy nam powietrza, bo silnik spalinowy przecież wyłączyliśmy. Wy sobie oglądajcie, ja sobie... Zakłócenie, ja sobie kawkę strzelę. I drugi wózek.
Zakłócenie. I próba zakłócenie. I próba hamulców. Zakłócenie. I próba hamulców. Zakłócenie. Cicho już, no! Nie. Chodzą dzisiaj z jakimiś kikami. Nie wiem, co oni tu robią, czego oni chcą. Boże święty. Jakiś dzień wewnętrzny, czy co? Chłop się uziemić idzie, czy co? Nie wiem. To co? Może posłuchamy troszkę komunikatów głosowych. Jak wszystkie traksy, tak samo i BR285 rozmawia z nami. Nie wyświetla nam tekstu o błędzie, tylko nam mówi. Mówi po polsku. Tym razem już normalnym głosem. Także słuchajcie. Czubak. SHP. Jest jeszcze coś, o czym wam nie powiedziałem. Przy E186, przy traksach drugiej generacji elektrycznych, jeśli chodzi o ogrzewanie kabiny i ogólnie o budowę samej kabiny, kabina jest hermetyczna. Możemy ją doszczelnić, każde drzwi, w ten sposób, tylko nie kopnij prądem. Ach! Lokomotywa uwielbia kopać mnie prądem. Każde drzwi możemy sobie doszczelnić i w tym momencie mamy kabinę hermetyczną. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że kabina jest całkowicie odcięta od świata zewnętrznego. Powietrze na zewnątrz w żaden sposób nie dostaje się do kabiny. Ani przez wentylację, ani przez jakieś nawiewy, przez nic, przez filtry, nic. Ta lokomotywa, ta kabina jest całkowicie odcięta od zewnątrz. Stwarza to pewien problem, a no taki problem, że trzeba stworzyć jakieś urządzonko, które będzie nam podtrzymywało ciśnienie w tej kabinie. Stałe ciśnienie powietrza, bo jeżeli tego nie zrobimy, nie będzie tej wymiany w ogóle powietrza, to po jakimś czasie się udusimy, prawda? I jest takie urządzonko, ono sobie podtrzymuje to ciśnienie. I co najlepsze, możemy je wyłączyć. I w momencie, gdy je wyłączymy, kabina jest całkowicie odcięta od świata zewnętrznego i nie ma też podtrzymania ciśnienia. Wyłącz się. Zakłócenie. I oczywiście zakłócenie. Lokomotywa nas o tym ostrzeże. Zakłócenie. W tym momencie kabina jest całkowicie odizolowana od świata zewnętrznego, jest hermetyczna i wyłączone jest podtrzymywanie ciśnienia powietrza w kabinie. O jednej rzeczy wam jeszcze nie wspomniałem. Trax spalinowy F140DE był do niedawna jedyną, a obecnie jest jedną z dwóch lokomotyw jeżdżących po polskich torach, lokomotyw o napędzie spalinowym, posiadającą hamulec elektrodynamiczny, tą tak zwaną dynamikę. Cały prąd, cała energia z hamulców idzie w rezystor. Nie do sieci trakcyjnej. I działa ona dokładnie, hamulec elektrodynamiczny działa dokładnie tak jak na wszystkich elektrowozach. W ten sam sposób jak na traksie 186 możemy ten hamulec elektrodynamiczny sobie wyłączyć, a hamujemy nim tak samo jak na każdej innej maszynie. Zadajnik jazdy do przodu, zadawanie mocy, zadajnik jazdy do tyłu, hamulec elektrodynamiczny. No i pan się uziemił i wraca. Jakby trzeba było kogoś jakiś wagon zluzować. Proszę bardzo, młotek rewidencki na każdej lokomotywie. To co? Wsiadać, drzwi zamykać. Oj. Nie działają drzwi.
nie ten pociąg. Co wam powiedzieć o traksie F140DE? Słuchajcie, jeździłem już po tych torach wieloma dieslami i traksy spalinowe są chyba najlepszymi, najcichszymi lokomotywami towarowymi z najlepszymi parametrami, jeśli chodzi o lokomotywy spalinowe w ruchu towarowym. Ja wiem, że są silniejsze Tamary po modernizacji, klasy FPL-a 66, prawda? No fajne, tak, są silne lokomotywy. Są silniejsze na pewno od tej berki, nie? Od tego traksa spalinowego, tak, ale komfort pracy maszynisty, ta cisza, ta przyjemność z jazdy tą maszyną, to jest coś pięknego. Kolejna sprawa, mimo że ta lokomotywa może nie ma jakiejś wielkiej mocy, to jest tylko 2200 kW, powiedzmy, że porównywalnie do Gagarina, to mimo wszystko swoją dynamiką ta maszyna wyczynia cuda. Ta maszyna rozpędza się z pociągiem takim, powiedzmy, 1000 ton czy 800 ton, prawda, z takim standardowym próżniaczkiem do prędkości rozkładowej 80 czy 90 km na godzinę. Ona się rozpędza jak zwykły elektrowóz. To po prostu sunie. Jest uczucie jazdy elektrowozem, a nie lokomotywą spalinową. Już nie mówię o tej ciszy w kabinie, słuchajcie. Jesteśmy w kabinie lokomotywy spalinowej. Ja do was normalnie mówię, nie potrzebuję jakiegoś mikrofonu zewnętrznego, nie krzyczę. No, to są bajeczki, no. To są bajki. Szkoda, że jeździ tego tak mało. 8 czy 9 sztuk? Nie pamiętam już dokładnie. Niemcy niestety cenią sobie tę maszynę. I kasy sobie żądają sporo za kupno takiego sprzętu. No ale nie powiem, to jest sprzęt, no, cud, miód i orzeszki. Wszyscy miłośnicy kolei prawdopodobnie mnie zabiją za to, co powiem, ale jeżeli mielibyśmy na nasze tory wpuścić tylko najbardziej efektywne lokomotywy, te, które mają najlepszy stosunek jakości, mocy i tak dalej do ceny, no to po naszych torach powinny jeździć same traksy. Same traksy drugiej generacji i traksy F140DE spalinowe. Konstrukcja nadzwyczaj udana i super piękna. Także tyle ode mnie. Krótko było. No ale cóż, tak bywa. Zakłócenie. Zakłócenie. Zakłócenie.